Kiedyś moja młoda z tej suszarki zdjęła skarpety. Ja patrzę, kurde, no coś mi tu nie pasuje, nie, bo pięta była na łydce. Ja mówię, ty, a skąd te skarpety wziąłeś? Mówi, od ojca. Ja mówię, weź ty, odejmuj te skarpety. Ja mówię, kobieto, no co ty robisz, nie? A na przykład z młodą miałam problem też taki, że wiesz, że majtki. Ja mówię, dlaczego nakładasz moje majtki podczas, wiesz, miesiączki? Bo ty masz czarne. Ja mówię, nie, do miesiączki ja na przykład mam inne, nie? I o to No. szły zawsze kłótnie. I o to szły kłótnie. Albo tak, wstajesz rano, mam miesiączkę, to tak zwane dni truskawkowe i wyobraź sobie, sięgasz po tampon, a tam puste pudełko. No jak mnie normalnie krew zalewała, to szok. A pod pasek, wiesz, ja nie lubię nosić. No ale ona mówi, to bierz schabowego, nie? Ja mówię, nie będę tego nosiła i wiesz, no ale do sklepu trzeba pójść. Dobra, to idę. Kupuję, słuchaj, dużą paczkę tych tamponów. Oczywiście, kurwa, ja nie wiem. Mówię, co ty z nimi robisz? Ona mówi, no za każdym razem jak ścieka, to ona wyciąga do plona. Mówię, co ty pierdzielisz? Przecież to tampon przez, wiesz, parę godzin się nosi, nie? I dopiero jak nasiąknie, się wyciąga. A ona myślała, że słuchaj, że tampona się nosi, że przy każdym ścikaniu trzeba wyciągać. Ja nie mogę. No, ci mówię, no, ja z nią taką miałam komedię. Mówię, słuchaj, no, przynajmniej wtedy młoda była. Wtedy, no, ile miałam? Młodziutka była. Ja myślę, kurde, no, skąd ty tampony? Czy wiesz, ona miała 16 lat, jak zaczęła wtedy tampon używać, nie? Bo ona mi kawkę miała, jak miała 12. W sensie powiem ci tak, aktualnie tampon to jest najlepsza rzecz na świecie względem tego, że masz swobodnie, kuźwa mi głos, swobodnie się ruszać, mogę nadal chodzić na siłownię plus basen i do szkoły i nic nie. Nie wiem, czy używałaś kiedyś, bo to było kiedyś, wiesz, ja jak początki były tych tamponów, to ci powiem, że było to z aplikatorami. Ja kuźwa, ty, ja patrzę, o co z nimi chodzi, nie? Jakiś, kurwa, taka tubka. Tutaj instrukcja obsługi, wiesz, bo tamten to wkładasz i tyle. Nie wiem, o co chodzi, jakoś nie było. Były te paksy. Kurwa, o co z nimi chodzi, ty? No niby schludnie, czysto, bo ten, ale mi ci było tak niekomfortowo się z tym czułam, że głowa mała. I zawsze, wiesz, tam było napisane, nie, bo kiedyś było takie, u nas, ja pamiętam, szkoła średnia, przyszli i te tampony rozdawali i mówili, na czym polega tampon, że tam można, wiesz, wstrząs anafilaktyczny, ale to jak ktoś uczulony jest. I mówili, zawsze jest ten sznureczek pociągać, jak się oberwie, to nie wkładamy. Ale wyobraź sobie, ty, ja raz, kurwa, założyłam tampona, ja wyciągać, kurwa, sznurek mi się oberwał, rozumiesz? Namoknięty, weź to wygrzeb. No ja pierdolę, ty, a już, tak, słuchaj, namęczam się, no obciach jechać, słuchaj, na pogotowie, nie? Ale też miałam taki przypadek, że sznureczek mi się urwał, ale to raz w życiu mi się zdarzyło. Jakby już namoknięty, wiesz, we mnie się, więc ja pierdolę, co tu robić. Ja pierdolę.